Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej podróży. 11 kwiecień, przepiękny, proszę Państwa, wschodzik słońca. Flixbusy, to też niedługo nimi pojedziemy na jakąś podróż. Podobno wiele autobusów wyposażonych jest w uchwyt na rowery, więc do Paryża rowerem to żaden problem. Zmodernizowany Poznań Główny, proszę bardzo. Pierwszy teren, dodali drugi, trzeci. No już trochę dawno, ale nigdy jeszcze mi się nie udało pokazać. Akurat podjechał mój pociąg z Wrocławia na Gdynię. Wysiadam oczywiście w Bydgoszczy dzisiaj, proszę Państwa. Spotykam się z Zęgim i ciśniemy 100 km. Mam nadzieję, że się uda. A tutaj na Zieloną Górę otworzyli z 3 tygodnie temu przejazd. Teraz z Mąszynkiem już można zwiedzać Lubuskę. Po raz pierwszy mam, proszę Państwa, taką sytuację, że przyjeżdża przed czasem. To aż 7 minut. Jestem w szoku. Zapraszam do oglądania. Zalew Koronowski mamy. Wjedziemy sobie do niego. Najpierw błoto pokonamy. Jezus Maria, bym się wywalił. Proszę. Plaża. Rower. Policja. Koronowo! 352 wieża ciśnień, proszę Państwa. Ucięta w pół. Tyle po niej zostało. Proszę Państwa, przede mną znajduje się wspaniały rynek w Koronowie. Jest przepiękny. My mamy przerwę. Jem sobie bułeczkę z szynką. Proszę bardzo. Przepiękny miał być. Co ty mówisz? To było, ale... No co to za roboty? To jest z Poznań. Witam w Serocku, proszę Państwa. Mamy wieżę numer 353. Jak się prezentuje, 20 km od Bydgoszczy. Koniki, proszę bardzo. O, biegnie. Obudził się znowu. On jest szalony, proszę Państwa. On tu tak gna w kółko. Jest niesamowity. I wącha, obwąchuje, proszę bardzo. Nie, no on jest jakiś napalony. Młody samiec. Przyjechaliśmy stamtąd. Stronno. Fajna droga rowerowa. Mam nadzieję, że aż do Bydgoszczy. Nekla! Czyli rejony mojej działki. Już jesteśmy blisko Poznania. Proszę Państwa. Kujawsko-Pomorskie. No macie niesamowite drogi. Nieziemskie. Nieziemskie, proszę Państwa. 73 km, Bydgoszcz! Witam! Witam Państwa, za mną 80 km. Jestem już w Bydgoszczy przed Galerią Pomorską. Tutaj mamy park handlowy, również Batory. Wchodzimy do Sport Directa, bowiem tylko w tym mieście mają porządne buty. Zobaczymy ofertę. Pewnie coś zjem. Muszę wstąpić do jakiegoś Lidla i lecę już na poziom, który mam za 1,5 godziny. Się prezentuje ten park. Ja jestem w tragicznym stanie, proszę Państwa. Czuję się prawie tak, jakbym po raz pierwszy w życiu robił 100 km. Było to z 4 lata, 5, piąty sezon mamy. 5 lat temu, jak jechałem z kładakiem po raz pierwszy 100 km i na dwóch ostatnich kilometrach już musiałem się położyć na ziemi, a wpadając do domu od razu zasnąłem. Tak akurat nie jest źle pod względem snu. Na pewno bym wrócił do Poznania, to jeszcze bym coś porobił przed położeniem się. No ale nogi to odpadają, proszę Państwa. Nogi odpadają strasznie, pieką mnie uda. Za mną dopiero 80 km, jest godzina 14:30. Teraz kieruję się do Galerii Pomorskiej, choć nawet nie wiem, czy tam wejdę.
kusi mnie troszkę, żeby zjeść jakieś mięsko, a nie same słodycze, bo to nic nie daje. Ta Bydgoszcz jest niesamowita. Zobaczcie, co ja kupiłem. Krop. Tutaj w Dilzie mamy nowe Nesty. Pyk. Ciekawe, jak smakuje ta wanilia. Jestem najbardziej ciekaw. No i taki rogalik dla mamy. O, zielony. Też uwielbiam zielony. Jeszcze szybki Carrefour, proszę Państwa. Pyk, rogalik z posypką tam, co na drożdżówkę, wiecie, z kruszonką. O, tutaj mamy Miller Misia po dacie. No ale kupiłem, prosiłem o zniżkę 50%, nie dała mi. Się śpieszę. No i limonkowy McLarenik. Wszystko dzisiaj zielone widzę w tej Bydgoszczy. Rower niestety czerwony. 15:30, pół godzinki, ale widać już perony. Odpocznę, zjem i lecę z peronu 5 na Poznań. 17:40, Poznań Główny, 5 minut, proszę Państwa, opóźnienia, ale dojechałem, nawet nabrałem trochę sił. Planowo mam zrobić 92 km. Tak wychodzi, więc trzeba dobić do 8. Trzeba, proszę Państwa, do 100. Ale 8 trzeba dobić, proszę Państwa. Więc pewnie pojeżdżę gdzieś po okolicach. Niestety pogoda się zepsuła, ale to zgodnie z prognozami. Teraz przestało padać, ale szybko skoczę do sklepu. Mam nadzieję, że przez najbliższą godzinę jeszcze nie ma zamiaru padać, dopiero pod wieczór. Mam nadzieję, że wszystko zagra. Dojadę do 100 km, pójdę do domu i ani kropla na mnie nie spadnie. Zobaczcie Państwo, co już rośnie. Co to jest? Piszcie w komentarzach. Państwa, udało się. Docisnąłem do 100 km. Mamy to. I mamy również piękny zachód słońca. No, miało być gorzej, miały być opady, miało ponownie padać, a tu słońce wychodzi. No i cudownie, fantastycznie ta podróż się, proszę Państwa, ułożyła, bowiem nic nie było jasne do końca, do godzin południowych, czy będzie w tej Bydgoszczy padać, czy nie. Akurat dojechałem na dworzec, zaczęło kropić, więc idealnie całą podróż, cały deszcz, który padał, no to padał podczas, kiedy byłem w pociągu. Jedynym minusem tej podróży był, proszę Państwa, wiatr w mordę podczas drogi powrotnej. No, wiało dobre 30 km w twarz, bardzo mocny wiatr. W życiu możliwe, że jeden z dwóch najmocniejszych, jakich spotkałem, no bo zawsze planuję podróż, prawda, z wiatrem w plecy. No ale teraz trzeba było, to był jedyny dzień, kiedy mogliśmy się spotkać i zrobić wspólną podróż z bydgoskim Gryfem. No i tak się ułożyło, że nie było z zachodu, wschodu, tylko było z południowego zachodu i trzeba było na tą Bydgoszcz wrócić z wiatrem w mordę. To mnie strasznie wymęczyło, lecz dałem radę, ale no prognozy nie są dobre, proszę Państwa. Trzeba biegać, trenować, ćwiczyć, chlać i będzie wszystko dobrze. I mam nadzieję, że w tym roku zrobię te 300 km. No najlepiej zrobić to na końcu czerwca, bo wtedy mamy słońce zachodzące o 22:03 nawet prawie. Więc no 2 miesiące zostały, żeby zrobić 300 km. Czy to jest realne? Planu jeszcze nie zdradzę. Mam, nie zdradzam. No ale na tą chwilę to nie jest realne. Zakwasów raczej jutro nie będzie. Ból zszedł. Mógłbym teraz jeszcze dorobić sobie na spokojnie, ale wolnym tempem, 50 nawet kilometrów. No ale do 300 jeszcze daleko. Tutaj, proszę Państwa, macie statystyki tej podróży. No czas jest zepsuty. Dużo też było przerw. Tym bardziej oczywiście w drodze powrotnej z wiatrem w gębę. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, zostawicie subie w górę, na dole, tam. I widzimy się już w następnej, czwartej podróży. Pa, pa!